Hejka, z tej strony Mapet. Dla tych, którzy może mnie nie znają, to zajmuję się sprzedażą gratów tuningowych, produkcją zawieszeń pneumatycznych. Od kilku ładnych lat pasjonuję się również tuningiem. Z tyłu za nami nasz ostatni samochód, który zrobiliśmy, Subaru Impreza 2004. Można powiedzieć, że demokar naszej firmy, ale robiony głównie również dla zajawki tuningowej i z pasji. Dlaczego Subaru? Dlatego, że tego u nas nie ma. Jest tego może dużo gdzieś tam w Stanach czy w Anglii, ale w Polsce nie było takiego projektu. Do tej pory byłem znany raczej czy kojarzony raczej z autami z koncertu WAG. Natomiast no, WAG-ów tyle się już przewija, że ciężko czymś nowym zaskoczyć, dlatego zdecydowaliśmy się zbudować takie nietypowe auto, gdzie w większości ludzi kojarzone jest to z rajdami, szutrami, a nie obniżonym zawieszeniem czy spasowanym kołem. Projekt ogólnie powstał dzięki mojej żonie, która na początku kazała kupić ten samochód i zrobić, bo sam nie byłem do końca przekonany, ale dobrze się stało, że tak się stało. Projekt został wykonany w około 6 miesięcy, czyli dość szybko. Szczególne podziękowania dla kolegów, szczególnie dla Marka, który pomógł zrobić dużo w tym aucie. Auto jest demokarem mojej firmy oczywiście, natomiast zostało zbudowane nie głównie z powodów firmowych, natomiast z pasji i stylu życia, jaki prowadzę od kilkunastu lat, czyli znajomi, zloty, imprezy tuningowe, to jest to, co od młodzieńczych lat mi towarzyszy i tak jest do tej pory. Plany na dalszą przebudowę są. W przyszłym roku jest już tam jakiś nakreślony wizerunek, nowy styl auta. Nie będę zdradzał jaki, bo zobaczymy jak to wyjdzie, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że uda się coś zbudować znowu innego i znowu zaskoczyć co niektórych. Także do zobaczenia na eventach w przyszłym sezonie.